głowa cię nie boli? Nie jesteś zmęczona odbijaniem tą piłką? Dziewczyny, nie rozumiecie, jestem zestresowana. Odeszło ode mnie dwóch chłopaków, jeden były, drugi obecny. Czemu mnie już nie lubią? Czy jestem brzydka? Nie, Diana, co ty, jesteś piękna. Diana, zrozum, tak się zdarza. Takie jest życie. Zobaczysz, jeszcze wrócą i będą o ciebie walczyć. Nie, dziewczyny, nie wierzę wam. Diana, w samochodzie są torby z zakupami. Nie chcesz przymierzyć nowych ubrań? A po co? Mam mierzyć nowe ubrania. Jak one mnie denerwują. Zaraz pójdę im coś powiedzieć. Nie trzeba. Jak to nie trzeba? Już od godziny uderzają o tą ścianę. Co one tam robią, te krewety? Wiesz co, kochana, przestań. Zaczynamy się o ciebie martwić. Oddajcie mi piłkę Smajla. Nie. Hej, dziewczyny, jak ona się ma? Jak się ma? Nijak. Cześć, maskotko, słyszałeś już? Dwóch chłopaków mnie zostawiło, bo jestem brzydka. Diana, no co ty, jesteś piękna. Przestań, maskotko. Wiesz co, Diana, zachowujesz się jak jakiś dzieciak. Diana, wiesz, że nie jesteś brzydka, po co ten cyrk? Diana, oni oboje wrócą. Dzieciak, tak? Wiecie co? Dwóch chłopców mnie zostawiło. Dwóch. Nigdy wcześniej żaden chłopak mnie nie zostawił. Diana, a teraz wstajemy i idziemy do samochodu po torby z zakupami i przymierzymy nowe rzeczy. Musisz się zrelaksować. Diana, rozumiem, że to trudne, gdy osoba, z którą mieszkasz w wiejskim domku, wyjeżdża, ale przyzwyczajesz się do tego. Diana, my idziemy po torby z naszymi ubraniami. Albo ktoś inny je sobie zabierze. Wiecie co, dziewczyny i maskotko, jestem teraz taka nudna. Lepiej się ze mną nie przyjaźnijcie. Co ty opowiadasz? Diana, wstań i wyjdź. Jak będziesz tak siedzieć i rzucać piłką w ścianę, to zwariujesz. Wszystko będzie dobrze, Diana. Nie będzie dobrze, nie będzie. Posłuchajcie, króliki, co się dzieje w waszym pokoju. Kto będzie leczył nasz ból głowy? Mamy w głowach bum, bum, bum. Skakałyście tam? Nie będzie już bum, bum. U nas wszystko dobrze. Kumacie żaby? Nie, dziewczyny, coś jest nie tak. Widziałyście twarz Diany? Nie wyglądała jak zwykle. Wygląda na to, że coś się stało. Chodźcie, musimy się dowiedzieć. Słuchajcie, jestem bardzo zły. Ktoś z was zepsuł... Leila, powiedz! Kto z was zepsuł piekarnik? Przyznajcie się, inaczej to będzie koniec. Co, piekarnik w kuchni? Wczoraj nie gotowałam, byłam tylko w przyczepie. Ktoś naprawdę go zepsuł? O, kto? O, zaczyna się. Ktoś go zepsuł, a będzie na nas. Przegrańcy, przyznajcie się, kto go zepsuł. Sam jesteś przegrywem. No i jak zawsze, nikt niczego nie widział, nikt niczego nie zrobił. A piekarnik nie ma szyby. A może to Tomas? Nie, nie ja. Dima? Jestem futbolistą, nie podchodzę do piekarnika. Julia, browasty? To nie my. To też nie my. No i jak zawsze, doprawdy się nie dokopiesz. Chcecie czy nie? Musimy kupić nowy piekarnik, więc każdy się dorzuca. Wszystko podliczyłyśmy, nowy piekarnik kosztuje 62 tysiące. Co? Ile? Wolę kupić Okrapowicza. A możecie powiedzieć, jaki piekarnik kosztuje tak dużo? Dobry piekarnik nie może być tani. Zapomnieliście, mieszkamy w wiejskim domu, to profesjonalny sprzęt. Gdzie gotuje się jedzenie dla wielu ludzi. Ja mam 1000, ale nie mogę wam dać, bo muszę tym wyrzucić 2 tygodnie. A gdzie czy liderki, króliczki, żaby, koszykarze? Może to oni zepsuli? Aha, a zawsze jest na przegrywów. Tak, my nie chcemy płacić. Zgadzamy się. Słuchajcie, bez piekarnika nie będzie śniadań, obiadów ani kolacji. Możecie iść do lasu i pozbierać jagody. Tak, to idealny sezon na jagody. To jak, zdecydowaliście? Dobra, trzymajcie. Ja nie dam rady bez śniadań. A tyle czasu zbierałem na kij bejsbolowy. Jak nie będzie pysznych śniadań, to znowu stłukę piekarnik. Jak to znowu? To znaczy, że znowu go rozbiję. Ej, przerażasz mnie. Julia, ty to zrobiłaś? Nie, ale zrobię to, jak mnie rozzłościcie. Wyluzuj, Julie, wyluzuj. Żegnaj, moja Krapowiczu. To na pewno ktoś z żab, koszykarzy albo króliczków. To zapytaj ich, Dima, ja też jestem ciekawa. No dawaj, Tomas. Na śniadanie chcę dostać pączki z czekoladą. Dostaniesz i pączki, i czekoladę. Pizza? Pizza, wiemy, że masz dużo napiwków. No dawaj, potrzebujemy piekarnik. Nie no, to jest kradzież. To wszystkie napiwki, nawet nie 100. Wszyscy wiemy, że największe napiwki masz w tylnej kieszeni.
Co wy żartujecie? No dalej, pizza, oddaj nam kasę. Pizza, no dalej, to dla wspólnego dobra, dla nas wszystkich. 12 000. Chodźmy do innych. I nie mam napiwków i nikt mi nie zostawi, wszyscy są bez pieniędzy, świetnie. Diana, no weź, tam jest tyle fajnych rzeczy. Dziewczyny, nie rozumiecie, nie obchodzą mnie te rzeczy, niczego nie chcę. Diana, zaraz cię klepnę, przestań się tak dołować. To jasne, Diana jest przygnębiona. Dziewczyny, chodźmy coś zjeść, a potem zbadamy sytuację. Tak, jestem taka głodna. Diana, są topy i dżinsy, są sukienki i urocza bielizna, chodźmy przymierzyć. Diana! Nie chcę. Dziewczyny, potrzebujecie pomocy z torbami? Timur, same poniesiemy nasze rzeczy. Nie, niech pomoże, weź to, Timur. Diana! Diana, nie pokazuj się taka nikomu. Wszystko opowie Smajlowi. Diana, co się stało? Słuchaj, Timur, dzwoniłeś do Smajla? Co tam u niego? A u niego wszystko dobrze. Wczoraj był na jakiejś imprezie z jakąś dziewczyną. On się bawił? Diana, on ściemnia, żebyś była zazdrosna. Zazdrosna? Dziewczyny, muszę porozmawiać z Timurem. Timur! A niech to, co z nią? Nie tęskni tak za Zipem, jak tęskni za Smajlem. Z przyzwyczajenia. O, żaby, szukaliśmy was. Mamy problemy. Nie wiecie, kto zepsuł piekarnik? Że co? My niczego nie wiemy, bolą nas głowy. Coś dziwnego dzieje się z królikami. Coś w nie wstąpiło. Cały dzień bum, 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 bum. To bum, bum to inna sprawa. Mamy inne problemy. Jeżeli nie zbierzemy wymaganej kwoty pieniędzy, jutro zostaniecie bez śniadania, obiadu i kolacji. Poszukajcie kogoś bogatego. My wszystko wydałyśmy na nowe podkolanówki. Z takim ładnym paskiem. Przykro nam, nie dorzucimy się. Mówiłem, że żaby się nie dorzucą. A może króliczki zepsuły piekarnik? Odwiedźcie je. To znaczy, że żaby będą jeść płatki na śniadanie. Chłopaki, poczęstujcie się. Zalina zrobiła dla mnie nowe naleśniki z brokułami w czekoladzie, specjalnie dla mnie. Nie, dzięki, nie mam apetytu. Kaw, czekaj. Zagad, co się stało? Chłopaki, mogę tu zostać na noc? Mama mnie wyrzuci. Pokłóciłem się z sąsiadem na parkingu. Czemu się kłócicie? Lepiej idźcie do sklepu po pizzę. A, zapomniałam. Macie tylko pizzę z brokułami. Nie lubię jej. Ebi, naleśniki z brokułami, ale w czekoladzie. Naprawdę pyszne. Nie, Kev, dzięki. Nie chcę brokułów w czekoladzie. Mam coś lepszego w zapasach. No to co, chłopaki, mogę? Mogę spać przy drzwiach, jak co? Ale po co się kłóciliście? O co? Popchnął mnie palcem i mówi, że się spotykam z człowiekiem. No to podszedłem do niego i go odepchnąłem. No i się zaczęła walka. A co, wy tylko szukacie problemów? Zalina, nie pozwoli ci zostać, jesteś byłym. Ja też jestem przeciwny. Kev, cisza, jesteś takim samym gościem jak Zakat. Usiądź, możesz spać u mnie w pokoju. Dzięki, Zak, jesteś taki miły. Ech, Mike też o mnie walczył. To było tak dawno, ale fajnie o tym pamiętać. Pamiętasz jeszcze nauczyciela Mike'a? Tak, bardzo mnie kochał. Chcecie, żebym wam coś pokazała? No pokaż, jak to interesujące. Słuchajcie, jak moja mama przyjdzie i zapyta, czy tutaj jestem, to jakby co to mnie nie ma. Mówicie, że mnie nie widzieliście. Luzik, jesteś tu bezpieczny. To moje wszystkie wspomnienia. Pokażę wam, ale obiecajcie, że nie będziecie się śmiać. Obiecujemy. To nie jest dla mnie zabawne. Na pewno mama mnie szuka. Żeby wszystko było dobrze. Częstuj się. Nie, nie chcę. To przepis Zaliny, spróbuj. Dzięki, ale nie chcę. Tutaj. Właśnie to jem. Te chupa chupsy przynajmniej smakują normalnie. Nie tak jak to. To mój pierwszy cień do powiek, który dał mi Mike. Taki ładny. Fajnie. No, opowiadaj. Jak może cię interesować słuchanie o jakimś cieniu do powiek? A mnie to interesuje. Niedługo muszę kupić prezent na urodziny Zaliny. Z jakiej firmy to cień? Te cienie to limitowana edycja. Już takich nie ma. A to pierwszy list miłosny, jaki napisał do mnie Mike. Mam przeczytać? Tak. A kim jest nauczyciel Mike? Tym koleś, co tam mieszka w wiejskim domu. Nie byle ktoś, tylko nasz nauczyciel Mike. Dobra. Czytam. Kto jest najmądrzejszy na świecie? Moja trenerka Ebi. Kto jest najładniejszy na świecie? Moja trenerka Ebi. Kto jest najlepszy na świecie? Moja trenerka Ebi. Widzicie? Jestem ładna i mądra i fajna. Tak, kłóciłbym się. No, nadładniejsza. Kitty jeszcze bardziej. Cicho, wszystko słyszę. Dobra, czytam dalej. Kto jest najbardziej szalony? Oczywiście moja trenerka Ebi. Twój Mike. Co? Co znaczy szalona? Teraz zauważyłaś? Nigdy nie czytałam jego listów do końca. Muszę mu to pokazać.
No, Mac, to na pewno cię kocha, jak uważa, że jesteś najbardziej szalona na świecie. Jest naprawdę toksyczna. Jak to moja mama, to mnie tu nie ma. Otworzę zakład, ale co jak to twój tata? Zmiłuj się, nie ma mnie tu. Zobaczymy. No, Mike, jestem wściekła. Będę czytać listy do końca. Timur, powiedz mi, z kim Smajlik się bawi? Ale co cię to obchodzi, Diana? To twój były. Stop! Ciekawe, o czym Diana rozmawia z Timurem? No nie wiem. Titi, a Timur to twój były? Ej, nie jestem zazdrosna, Diana to moja przyjaciółka. Przyniosłem torby, jestem wolny. Nie, Timur, proszę, powiedz mi, jaka ona jest? Brunetka, blondynka, piękna czy nie? Nie powiem. Proszę, nie pozwolę ci odejść, dopóki mi nie powiesz. Dobra, no to będę tu spał. Nawet podoba mi się ten pokój. Ale Timur, proszę... Chcesz powiedzieć, że Smajlik zadzwonił do ciebie i nie zapytał, jak się miewa Diana? Nie, nie pytał. Nie zapytał, jak tam Diana w wiejskim domu? Nie. Diana, nie płacz, uspokój się, wszystko będzie dobrze, uspokój się. Kitty, lepiej na to nie patrz. Co tam się dzieje? On ją głaszcze po włosach. Diana, nie płacz. Timur, posłuchaj, to ja, to moja wina, to ja zawaliłam. Diana, to nie twoja wina, wszystko w porządku. Kitty, radzę ci, żebyś tam poszła i powiedziała, a ty flirtujesz z moim chłopakiem. Przestańcie, nie jestem zazdrosna. Mój chłopak ode mnie nie odszedł. Mam zakata, a Dianie jest ciężko. Jesteśmy tutaj. Dziewczyny, Smile. Smile nawet o mnie nie pamięta. Gdyby nie Timur, byłoby mi jeszcze ciężej. Fajnie, że Timur się na coś przydał. Jestem pod wrażeniem twoich nerwów ze stali, Kitty. A teraz, Timur, musisz iść. Będziemy przymierzać nowe ubrania. Jak Diana będzie chciała, to pójdę. Diana, mam iść? Nie, zostań. Czuję się naprawdę źle. Kitty, pociągnij ją za włosy. Timur to twój były. Nie będę żałować przyjaciółce. Jak jest jej tak łatwiej, to niech z nim siedzi. Ja tam nie rozumiem waszej kobiecej przyjaźni. Lepiej stąd pójdę. To idź. Dobra, dziewczyny, przymierzcie nowe ubrania. Nie zwracajcie uwagi na mój zły humor, a my z Timurem popatrzymy. Prawda, Timur? Tak. Okej, Diana, nareszcie jesteś szczęśliwa. Kitty, to było dziwne. Diana, nie denerwuj się. Dobra, Timur, nic mi nie jest. Ale jak Smile do ciebie zadzwoni, pozdrów go ode mnie. No dobra, ale on prawie nie dzwoni, ma dziewczyny i imprezy, wiesz jak jest. Rozumiem. Szczerze mówiąc, nienawidzę teraz Diany, bo siedzi z twoim chłopakiem. To trudno, mam zakata. Nie obchodzi mnie Timur. No co, Kitty? To naprawdę nie fair z jej strony. Niefajne jest to, co zrobili jej Zip i Smile. Kitty, ale Diana nie powinna flirtować z twoim chłopakiem. Ona nie flirtuje, Nat. Przyszliśmy na kolację! Zobaczcie, zostało tylko szkło. Dlatego dzisiaj nie będzie kolacji. Zjemy kolację, kiedy przyjdzie nowy piekarnik. Fajnie, to nie dostaniemy nawet płatków śniadaniowych. Chociaż kaszę manną, jestem głodna. Kasza manna nie jest dla sportowców. Jak macie pieniądze, mogę otworzyć przyczepę i zrobić wam hamburgery. Pizza, wiem, że chcesz zrobić jak najwięcej hamburgerów. Ale nikt nie będzie jadł ich w nocy. Słuchajcie, już dzisiaj przyjdzie nowy piekarnik i kuchnia znowu będzie działać. I na śniadanie możecie zjeść lasagne. Wiecie co, zadzwonię do rodziców, nie jestem zadowolona. Tak, to naprawdę było nie fair, nie zepsuliśmy piekarnika. Patryka, to nie ty zepsułeś piekarnik kijem? Ja tu nawet nie przychodzę. Panie Majek, przepraszam, ale ja jadę do restauracji. Jest jedno miejsce, kto siedzie? Wszyscy! Nie, bo mam tylko jedno miejsce. A ten, kto pojedzie, stawia jedzenie. Słuchajcie, ja pojadę z Dimą. Ja się nie mogę obejść bez kolacji. A wy zjecie jutro lasagne. Fajnie. Halo, mamo? Wiesz co? Dzisiaj nie ma kolacji w wiejskim domu. Wiesz czemu? Bo ktoś zepsuł piekarnik. Halo, witam. Gigi idzie spać. Gigi, po co dzwonić do rodziców? Idźcie spać i moja rada jest taka, żeby nie narzekać do rodziców. Bo my też możemy dużo powiedzieć waszym rodzicom. Ciekawe, kto go zepsuł. Na pewno czy liderki króliczki albo żaby. Pizza, a zrobisz hamburgery na zeszyt? Nie, 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 na zeszyt nie. Dobra, mam pieniądze pod materacem, zaraz przyniosę. Gigi, kocham cię, kupisz mi burgera. Gigi, też cię kocham, kup mi burgera. Ja też cię kocham. Wow, Diana, jesteś taka szczęśliwa. Kitty, Timur jest taki fajny.
Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałam, że jest taki wyrozumiały. Musisz do niego wrócić. Diana, co ty opowiadasz? Diana, mam zakata. Nie czuję nic do Timura. Szczerze mówiąc, Kitty, nie rozumiem tego. Timur jest taki miły. Smajlik w ogóle nigdy nie był taki wyrozumiały. Smajlik jest zarozumiały. Diana, fajnie, że czujesz się lepiej. A ja jestem na ciebie wściekła, Diana, bo podrywasz byłego Kitty. Nie, Nat, jak mogłaś tak pomyśleć? Ja tylko pytałam Timura o Smajla. Dobra, Nat, chodź umyć zęby, a ty, Diana, się przebierz i idziemy spać. Okej, dziewczyny. I co, dowiedziałyście się czegoś? Nie, nie udało się, nie wychodzą z pokoju. Myślę, że Diana jest zestresowana przez Smajla. Ona ciągle za nim tęskni. To jej problem, ja już dawno zapomniałam o Smajlu. Blondie, ale on nie spotykał się z żabami. Wiesz, jak wszyscy nas traktują. Umówiłyśmy się, że znajdziemy nowych chłopaków w szkole. A niech to zajęta. Szybko proszę zwolnić łazienkę. Kitty, naprawdę nie jesteś zazdrosna o Timura? Nie, nie wierzę w to. Co, króliczki, chcecie umyć zęby? Tak, żaby, chcemy. Ja nie rozumiem, co wy tam robicie w łazience razem przez 2 godziny. Już wychodzimy. I pozdrówcie od nas Dianę, żeby nie była taka smutna. Dziewczyny, wejdźcie, przebrałam się. Hej, Diana. Timur, co ty tu robisz? Postanowiłem cię odwiedzić i zapytać, jak się czujesz. No i życzyć ci dobrej nocy. Rozumiem, dziękuję, Timur, że przyszedłeś, ale idę już spać. Diana, ja myślę, że dzisiaj między nami coś zaiskrzyło. Timur, zrozum, jesteś byłym mojej najlepszej przyjaciółki. Nie mogę się z tobą umawiać. Nie umówimy się na randkę. Diana, ja zrozumiałem, że bardzo cię lubię. I lubiłem też wcześniej, ale tego nie pokazywałem, bo byłaś dziewczyną mojego brata. Timur, jak możesz? Szczerze mówiąc, Timur, nie spodziewałam się tego po tobie. Ja wiedziałam, Diana, że mu się podobasz. Ciekawe, czy Smajlik o tym wiedział. Dziewczyny, nie mam z tym nic wspólnego. Kitty, nie jesteś już moją dziewczyną, mogę wyznać swoje uczucia. Dobranoc. Diana, jeśli się tego nie spodziewałaś, to przepraszam. Dziewczyny, nic z tego nie rozumiem. Nie martw się, Diana, ja z nim zerwałam. Tak, nie wiem, co sobie ci chłopcy wyobrażają. Dobra, dziewczyny, ale pamiętacie, na co się umawiałyśmy? Nasi byli są tematem tabu. Żadnych randek z nimi. Bylibyście fajną parą. Kitty! Kochani, a wy zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia wszystkim. Pa, 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 pa. Wszyscy koszykarze są tacy sami.